Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziękuję za te pytania. Również pamiętam dyskusję w czasie komisji. Była kilka podobnych pytań padało. Może najpierw trochę o faktach. Tu pan poseł Pyzik wymienił liczbę 30 tysięcy. Według naszych informacji na statkach zarejestrowanych pod banderą norweską prawdopodobnie pływa około 4 tysięcy marynarzy. Ja myślę, że liczba 30 tysięcy to może jest liczba wszystkich marynarzy, którzy pracują w tym zawodzie. Ale nie mam pewności. Tak sądzę, panie pośle. Natomiast jeśli chodzi o podatek tonażowy, znaczy podatek tonażowy, panie pośle, to już mamy, tak? Znaczy podatek tonażowy jest płacony, nie są to wielkie kwoty, natomiast podatek tonażowy funkcjonuje. Teraz zmieniamy ten podatek ze względu na pewne ustalenia z Komisją Europejską, tak żeby nie stanowił on pomocy publicznej głównie w tym rzecz. Natomiast co do tej sekwencji zdarzeń, o której tutaj państwo posłowie mówiliście. Rzeczywiście do 2010 roku obowiązywała stara umowa, która przewidywała, że marynarze są opodatkowani w kraju, gdzie wykonują ten zawód, czyli w tym wypadku polscy marynarze mieli być opodatkowani w Norwegii. Norwegia zwalniała ich z podatku, w związku z tym występowała sytuacja podwójnego nieopodatkowania. Ta konwencja, która obowiązuje w tej chwili, która się nazywa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, przypominam, że poprzednio było podwójne nieopodatkowanie, w tej chwili przewiduje opodatkowanie w kraju rezydencji, czyli w tym wypadku polscy marynarze opłacają podatek tak jak każdy inny obywatel w Polsce. Natomiast i też przypomnę proces legislacyjny, który też w tej Izbie miał miejsce. Cała Izba głosowała za przyjęciem tej konwencji. Nie było ani jednego głosu, który by podnosił kwestię nie podwójnego opodatkowania, tak jak tu padło, tylko jednokrotnego opodatkowania w kraju rezydencji tych dochodów marynarzy i że to jest jakieś nadzwyczajne rozwiązanie, czy też niekorzystne. Natomiast w międzyczasie, czyli po uchwaleniu tej ustawy i po ratyfikacji, rzeczywiście myśmy się spotykali z przedstawicielami związków zawodowych marynarzy i z armatorami, z przedstawicielami armatorów, którzy wskazywali na zjawisko przeflagowania tych statków z tego norweskiego międzynarodowego rejestru statków. I wówczas właśnie między innymi dlatego, żeby polskie załogi, które tam pracują, żeby nie były opodatkowane. I było, uznaliśmy to, że te argumenty, że one, czy też to zjawisko wywołało skutek z naszego punktu widzenia niepożądany i doszliśmy do wniosku, że to nie jest sytuacja ani korzystna dla Norwegii, ani dla polskich marynarzy, ani ostatecznie też dla polskiego fiskusa. Dlaczego? Ponieważ sytuacja była taka, że z jednej strony armatorzy, którzy trzymają statki pod norweską banderą, są uważani i słusznie za bardzo wiarygodnych, rzetelnych i utrzymujących ponad standardy i w zakresie bezpieczeństwa pracy i w innych zakresach, więc nie powinniśmy zachęcać do przewlakowywania tych statków niejako pośrednio. Po drugie, polscy marynarze w cudzysłowie głosowali nogami i podejmowali pracę tam, gdzie nasze umowy przewidywały, że de facto zwalniały ich z podatku, na przykład pod banderę czy to duńską, czy singapurską. Więc jakby ten efekt, który myśmy chcieli uzyskać, żeby
marynarz płacił podatki podobnie jak każdy inny obywatel w Polsce, też był w ograniczonym zakresie osiągnięty. Także doszliśmy do wniosku, że wolimy, żeby te dochody marynarzy, którzy pracują w tym norweskim rejestrze, były opodatkowane w Polsce, ale jednocześnie, żeby oni mogli skorzystać z tego artykułu 27G, czyli tak zwanej ustawy abolicyjnej, którą Wysoka Izba zechciała przyjąć chyba w roku 2008. I to jest cała historia, czyli zmieniło się to, że w tej chwili to decyzja polskiego ustawodawcy de facto będzie zmieniona decyzja polskiego ustawodawcy w stosunku do polskiego podatku dochodowego może objąć lub też nie te dochody podatkiem, a nie tak jak było poprzednio, kiedy to poprzednia umowa przewidywała, że te dochody są objęte opodatkowaniem wyłącznie w kraju, gdzie się wykonuje ten zawód, a więc w tym wypadku w Norwegii. Wydaje mi się, że to polski ustawodawca powinien mieć to uprawnienie, żeby opodatkowywać lub też nie te dochody. I to jest cała historia związana z tymi zmianami. Przyznaję, że te zmiany, które my w tej chwili proponujemy, które wynegocjowaliśmy ze stroną norweską, zostały wywołane tym niezamierzonym efektem, którego wcześniej nie przewidzieliśmy. To się zgadzam. Natomiast uważam, że to, że ta zmiana jest w tej chwili potrzebna i korzystna, to też nie ulega dla mnie w tej chwili wątpliwości. Dziękuję.